Dejvik, już prawie możemy wrócić z powrotem na Palionowo. O nie! Co, się nie cieszysz? Nie, bo chcę być dzieckiem. No, w sumie. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson, jest ze mną Dave, są on dzisiaj po raz kolejny. Ale witam was na serdecznie, dzień dobry. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy szukać następnych rzeczy, które potrzebujemy do tego, żeby uruchomić nasz wehikuł czasu. Tutaj zanim cokolwiek zaczniemy robić, koniecznie wbijcie uwaga na Instagrama Szypson przez 2N na końcu, tak jak widzicie. Link oczywiście jest w opisie do Instagrama. Również lajki, komentarz możecie napisać tam niżej, możecie zjechać i to napisać. I subskrypcja, lecimy po 100 tysięcy subskrypcji, więc koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco i żeby pomóc mi wbić 100 tysięcy. Ale tu jest jeszcze... Ja nie mogę lecieć po 100 tysięcy. Bo ty już wbiłeś 100 tysięcy. Faktycznie. I tu, uwaga, mamy tablicę ogłoszeń. Uwaga, ale ona tu niedługo będzie, bo za niedługo stąd znikamy. Ale w każdym razie, uwaga, co od jutra startuje, to jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj jest niedziela, jutro jest poniedziałek. Od jutra startuje, uwaga, 5 dni szef streamów, czyli od poniedziałku do piątku u mnie i na kanale Dave'a będą szef streamy. W poniedziałek, czyli jutro o 10 zaczynam ja, od 11 do 12 ma Dave'ik. Następnego dnia na zmianę, czyli od 10 do 11 ma Dave, od 11 do 12 mam ja. I tak każdego dnia na zmianę aż do piątku. To jest bardzo ważne. Dodatkowo możecie wbić na nasze plusy. Tu jest akurat Szypson Plus, ale możecie też do Dave'a na plusa wbić, ponieważ tam rozpoczynamy nową serię Minecraft. Jak wiecie, jakiś czas temu tam była już jakaś seria taka, którą robiliśmy, ale troszkę ona nam nie wypaliła, nie mieliśmy za bardzo czasu, było wiele innych rzeczy do roboty. Dziś mamy jeszcze więcej rzeczy do roboty, więc postanowiliśmy, że wrócimy z tą serią, żeby ją zrobić. A dlaczego mamy więcej rzeczy do roboty? Dlatego, że już jutro, tak jak zgadliście pod wczorajszym odcinkiem w opisie, o czym mówiliśmy, startuje sklep z koszulkami, dokładnie o godzinie 11, czyli pomiędzy moim streamem a streamem Dave'ika, czyli w trakcie streamów odpalimy nasz sklep, mój i Dave'a, więc myślę, że powinniście być na tej premierze. Uwaga, ja chcę bardzo ważną rzecz powiedzieć, ponieważ jeszcze nie wiecie, jakie jest logo, nie wiecie, jak się sklep nazywa, to wszystko dowiecie się jutro na streamach, już od 10 się dowiecie w sumie na streamku, ale bardzo ważna sprawa, grafiki i cała grafika strony została zrobiona przeze mnie i przez Dave'a, co sprawia, że nie jest to grafika wysokich lotów, więc obiecujemy, że następnym razem, kiedy będą następne dropy jakichś koszulek i innych takich, będziemy dopracowywać te grafiki na jeszcze lepszy poziomie, tak żeby były jeszcze lepsze, te grafiki na koszulki będą jeszcze lepsze, tak żebyście po prostu mieli najlepszej jakości koszulki. Ale to nie wszystko, ponieważ dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że to logo, które zrobiliśmy, jest zdecydowanie wyjątkowym logiem, ponieważ jest to zrobione logo przez nas, pewnie jedyne logo, które zrobimy my, ponieważ następne już zrobi pewnie jakiś grafik, do którego napiszemy, po prostu nie mieliśmy czasu, a chcieliśmy wystartować z tym nasze w streamy, więc zrobiliśmy taki sklep, który mam nadzieję, że wam się spodoba, więc te koszulki, które teraz będą do kupienia, bluzy i inne rzeczy, które tam będą, to jest ekskluzywna, ekskluzywna edycja. My więc... to robiliśmy, rozumiecie? Ja i Dave. Podstawa waszej szafie, rozumiecie? Tak, podstawa waszej szafy. My również te koszulki sobie zamówimy, będziemy je mieli, powstanie również Instagram. W sumie nie wiem, pewnie stworzymy tego Instagrama zaraz po odcinkach, więc już pewnie będziecie mieli link w opisie, jak nie, to jutro pod streamami będzie już link do Instagrama naszego sklepu, który zobaczycie, jak się nazywa, to jutro się dowiecie. Jutro się dowiecie, bo jeszcze nie wiecie, jaka jest nazwa, chcemy ją zatrzymać na jutro, żeby jutro była niespodzianka. Możecie zgadywać w opisie, jaka będzie nazwa sklepu, bo w sumie da się to zgadnąć, da się to zgadnąć. Da się. To tyle z tych ogłoszeń, które miałem na początku. Pamiętajcie, że jutro jest wielki dzień dla mnie i dla Dave'ika. My się osobiście strasznie się stresujemy, mamy mnóstwo rzeczy do roboty, ale mamy nadzieję, że wypali to tak, jak ma wypalić i będzie super fajnie. Nie zapominajcie o koszulkach, ponieważ to po prostu będzie petarda. To będzie petarda, obiecuję wam. Dobra, Dave'ik. Kontynuujmy odcinek, który mamy dzisiaj do zrobienia i to, co mamy dzisiaj do zrobienia. Chodź, ponieważ musimy znaleźć rzeczy, które są nam potrzebne do tego, żeby uruchomić wehikuł czasu. Jakie to są rzeczy? Mam nadzieję, że się dowiemy, jak pójdziemy do naszego wehikułu czasu, ponieważ wiesz co, w ostatnim odcinku troszkę cię w konia zrobiłem. Powiedziałem, że to ja konstruuję ten mechanizm, ale tak naprawdę to nie ja go konstruuję. Wiesz, kto go konstruuje? Kto? Wielki B. Co? No. Jeszcze z nim rozmawiasz? No, znaczy nie rozmawiam z nim, po prostu dostałem wiadomość od niego, że mogę zrobić po prostu taki wehikuł czasu i dał mi instrukcje i dawał następne. No ale serio, Dave'ik, ale spokojnie. Nie mam zamiaru słuchać, nie ma żadnych streamu. No ale muszą być też w streamy, stary, no ale to, ale po prostu, bo on powiedział, że możemy się stąd wyrwać znowu, nie? Ale nie wiem, jak to wyjdzie, to się wszystko okaże. W każdym razie nie zamykaj mi drzwi przed nosem. Dlaczego jesteś taki niemiły dla mnie? Chodź, ponieważ dlaczego to jest otwarte? To się włamał. O, nie, teraz to znaczy wehikuł czasu, mam nadzieję, że nie jest jeszcze wykorzystany jakoś, że jeszcze działa. Ej, jest coś w środku. O, jest skrzynka jakaś, no czekaj, zabiorę ją. Dobra, zabieram książkę. Uwaga, czytam. Brakujące części, jest informacja, co mamy mieć. Uwaga, czytam ci, pierwsza rzecz. Złoty szafir.
Ale czekaj, czekaj, bo tu jest jakaś rymowanka. Złoty szafir leży na zieleni, jak go nie znajdziecie, to nic się nie zmieni. Czaisz bazę? Musimy znaleźć jakiś złoty szafir na zieleni, więc będziemy musieli chodzić po zielonych polach. Ale czekaj, bo jest jeszcze druga zagadka, bo potrzebujemy dwie rzeczy. Złota narośl to małe drzewko, a gdy urośnie, to uciekać trzeba prędko. Co? Kto to wymyślał? Jaki ten wielki B ma śmieszne poczucie humoru. Dobra, w każdym razie chodź, musimy znaleźć w takim razie złoty szafir. Złoty szafir leży na zieleni, jak go nie znajdziecie, to nic się nie zmieni. Czyli po prostu jak go nie znajdziemy, to będziemy dalej tutaj i nigdzie się nie wyrwiemy. Więc to jest chyba taka podstawa tak, tego naszego... Złoty szafir leży na zieleni. Gdzie to może być? Tam, to właśnie, dobra, no tu jest jakaś zieleń, to masz rację, to nie będę ukrywał, masz rację, więc trzeba tu poszukać, tylko co, on tak będzie leżał, tako, czy co? Nie wiem, ale nie wiem w ogóle, jaki szafir chodzi, nie wiem, co? Ja też nie wiem, nie widziałem nigdy takiego złotego szafiru, chociaż, no nie wiem, o jaki złoty szafir chodzi, w każdym razie czekaj, no, szukaj wśród liści może, czy coś, może tu, nie wiem. Dobra, czekaj. Czekaj, ja tu przejdę to tak na szybko, bo wydaje mi się, że to będzie gdzieś na widoku, to raczej nie będzie jakoś mega ukryte. Bo, czekaj, no bo to by jednak było zbyt ciężkie. Masz coś? Nie, szukam. Ale czekaj. Dobra. Puste. Wiesz co, tam jeszcze dalej jest też dżungla, wiesz, w drugą stronę. Serio, tam? No, to też może być tam gdzieś. Tak mi się wydaje. Kurde. Dobra, no to może chodźmy tam od razu z drugiej strony. Czekaj, no ja tu przechodzę jeszcze, bo ja wiesz, jakby tutaj gdzieś było, no to lepiej, kurczę, to znaleźć, nie? Niż żeby tego nie było. No ale dobra, tu wydaje mi się, że tego tutaj nie ma, wiesz, bo tak to oblazłem dookoła. Jak tam nie znajdziemy, chociaż... O, to będzie ciężko tam znaleźć, bo tam jest jeszcze większa dżungla, więc to będzie jeszcze trudniej znaleźć niż tutaj. Gdzie to jest taka dziura? Gdzie? Tu. Jesteś tu? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja jestem koło tego dźwigu. A, dobra, walić, to walić tą dziurę. W sensie, no fajna dziura, ale nieważne, dziury dobra, są nieważne. Nieważne, dobra, chodź, lecimy w takim razie w drugą stronę, tam na drugą stronę, po drugiej stronie zamku, widzisz, tam też jest dżungla. Nie, ale tam ta dżungla jest tak duża, my tego tam nie znajdziemy. Jeżeli to jest w tym czymś, to hopie mamy tyle szukania, że to jest szok. To jest paruwa no, ale... najgorsza, no. Złoty szafir leży na zieleni. Jak go nie znajdziecie, to nic się nie zmieni. No kurde, to niezły nam się poeta trafił z tego wielkiego B, nie? No, Adam Mickiewicz, żebym tak tutaj ujął. No dokładnie. Dobra, czekaj, lecimy to poszukać. Jak Chopin normalnie i jeszcze... Dobra, stary, wiesz co, ja proponuję, żebyśmy weszli po prostu w tą dżunglę, jak chcemy i po prostu szukali, bo wydaje mi się, że... Dobra. Że się idąc za sobą, to bez sensu, musimy się rozdzielić, więc ja tutaj gdzieś przechodzę. Oho. Poszukam gdzieś czegoś. Ja właśnie się oddaliłem od ciebie dość sensownie. Dobrze. Dobra, ja tu przyjdę koło muru, przejdę, poszukam. Chociaż tu jest... ja jestem bardzo daleko od ciebie, nie? Więc tutaj Dobra. Naprawdę jestem bardzo daleko od ciebie. Tak to czułem właśnie, że idziesz za mną. Czekaj, tutaj? Nie, tu nie ma nic. Wiesz co, tutaj ta dolina wygląda tak, jakby tu coś mogło być, szczerze mówiąc. Ale przeszukaj tu tą dolinę, ja lecę gdzieś tam na górę już poszukać dalej. Dobra. Czekaj, tutaj zobaczmy pod drzewem gdzieś. Ej, ale to w dżungli akurat, że to jest schowane, to jest najgorsze zło. Bo w dżungli to najciężej to znaleźć. Nic nie widać, wszędzie pnącza. Czekaj, tu gdzieś... Nie wiem, stary, nie widzę tego. Gepard. Ej, mam! Chodź tu do mnie, znalazłem. Nie. Ej, faktycznie jest, ale są w środku dżungli, stary. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Czekaj, Wacław, żebym ja tego nie zgubił, tylko. Idę, jestem. A widzisz mnie? A tu, dobra. To tu w tą stronę, patrz. Tu i tu jest. Widzisz? Boże święty, w życiu bym tego nie znalazł. No nie? Ja też. Ale znalazłem. Ale dobra. Ej, w ogóle to jest taki złoty szafir, jak ja dałem Emilii kiedyś na ten. O nie. Patrz. Faktycznie. No nie? Weź dobra. To. No też wydaje mi się, że wykorzystamy go do lepszych rzeczy niż wtedy. Chodź. Okay. Lecimy teraz, okay. Czekaj, druga zagadka, czytam drugą zagadkę. Złota narośl to małe drzewko, a gdy urośnie, to uciekać trzeba prędko. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale... Złota narośl. No, wydaje mi się, że to już nie będzie w dżungli, wydaje mi się, że to gdzieś tu będzie na piachu, wiesz? Wydaje mi się, że to będzie w moim domku. Tak mówisz? Naprawdę. A nie, tak naprawdę wiem, gdzie to będzie. Złota narośl jest gdzie? Tam. Gdzie? Ja wiem, gdzie jest złota narośl, ale tutaj, w tym miejscu. Aha, dobrze. Dobra, zaufam ci. Skoro mówisz, że tam jest, to okej. Zagadka, jeszcze raz czytać. Złota narośl to małe drzewko, a gdy urośnie, to uciekać trzeba prędko. Dobrze.
No. Małe drzewko zaraz znajdę i będzie po bandzie. Co się stało? Kurde. No i gdzie to jest? Te twoje no, złote drzewko. Cilek. zaraz znajdę. Idź w lewo, a dowiesz się, kim jestem. Cześć. Nie wiem, nie widzę tam nic. Dobra, czekaj. Znajdźmy, czekaj. Tu jest pustynia, tam nie byliśmy w sumie. Czy byliśmy? Na pustynię chcesz iść? No bo wydaje mi się, że to może być na pustyni. Złota narość. Że? Mi się to tak kojarzy z pustynnymi klimatami raczej, nie? Dobra, w pustyni i w puszczy, dobrze. Bo wiesz, bo jakby, jak skoro było złote, znaczy złote, tak? Skoro złoty szafir był w zielonej dżungli, to złota narośl, która rośliny kojarzą się z zielonym raczej, może teraz będzie na pustyni. No bo wiesz, jakby mamy tu tylko dwa biomy tak naprawdę, nie? Więc wydaje mi się, że na tym samym biomie by to nie było, że wielki by tego tak nie ukrył, więc strzelam, że to będzie gdzieś tutaj na pustyni po prostu. Z tym, że jest noc, to jest straszne, no ale dobra. Gdzieś tu trzeba poszukać tego. Tu jest ten krzyżyk w ogóle. Co? Gdzie? Za tym krzyżykiem tutaj dostrzegam moje oko. Gdzie? Jest jakaś złota narośl! Faktycznie tam coś jest, czekaj, no. Jestem w ogóle szukania zagadek. Zobacz. Ty, faktycznie jest złota narośl! Złota narośl. Ale jazda! Ale krzew, ty! Dobra, biorę go. Mamy, złota narośl, jasny gwint, dobra. Chodź, lecimy w takim razie szybko tam do tego wehikułu czasu, tam to trzeba włożyć w te ramki. I jesteśmy gotowi tak naprawdę do wszystkiego, żeby po prostu teraz wyruszyć w wielką podróż. To jest, będzie coś pięknego. Dobra, czekaj, lecimy tam w takim razie. Szybko do tego wehikułu czasu. No, powiem ci, jak myślisz, gdzie się cofniemy? Jaki teraz rok podamy? Bo wtedy podaliśmy, jaki to był rok? Podaliśmy 2007, nie? Tak. A teraz jaki rok podamy? A teraz 2500. Nie, tak znowu do przyszłości? Dobra, no to wróćmy do siebie po prostu, na palionowo, na pustynię. Myślisz, czyli 2020? Tak. Dobra, teraz no. Teraz jeszcze rok. Wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobne. No ale to już zrobimy chyba u ciebie na odcinku, a nie u mnie. Popchnij mnie. Dzięki. Pcham. Popychać. Nie mogę cię niestety przyciągnąć, nie mam tu umiejętności takich jak Pike. O, jakie nawiązanie. No. Dobra, chodź, idziemy tutaj na dół w takim razie. Otwieram tu te drzwiczki, te to tam na górę włożyć. W te. Dobra, uwaga. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, z której strony co będzie, ale włożyłem. Dobra, czy coś się wydarzyło? Okay. Chyba nic za bardzo, ale czekaj. Nie wiem, ale... Ej, tu jest znowu jakaś książka! Czekaj, jest inna książka znowu. Możecie ruszać. Napisane jest. Ja. Co jest grane? Tej książki tam nie było przed chwilą. Co? Dobra, czyli to znaczy, że w tym momencie możemy już wyruszyć w podróż. Wystarczy tylko tu siąść, zapiąć pasy i powiedzieć jaki rok. Ale to jeszcze nie mów, bo nas jeszcze rzuci. Czekaj, dobra, wyjdźmy stąd. Musimy się przygotować na to, żeby odbyć taką podróż. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i widzimy się jutro o 10 rano na streamach. Na streamie u mnie. Dziś pojawi się też jeszcze wydarzenie, które zrobię na temat tego streama, żebyście już mogli wchodzić, sobie powiadomienia klikać i tak dalej. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Na razie. Pa, pa.